Rozrząd DU Matis 08 pojemność. W tym silniku ustawiamy dwa znaki tylko. To jest prosty rozrząd. Czyli na wale ustawiamy i na wałku rozrządu. Na wale ustawiamy. Teraz pokażę. Oczywiście musimy ściągnąć koło prawe, żeby coś tam widzieć. I na wale klin ma być na górze. O, tak będzie widać. Klin ma być na górze. Napis YU na dole. Nad klinem jest o, tu pokażę, jest taka kropeczka i ta kropeczka ma się zgrywać na górze z takim odlewem. Z odlewem, on teraz się niezbyt zgrywa, troszeczkę jest do przodu za bardzo, z odlewem na obudowie uszczelniacza. Możemy jeszcze to sprawdzić. Patrząc tutaj, jak założymy już potem koło pasowe, założymy koło pasowe na ten, na osłonę plastikową, to znaczek tutaj na kole, tu go będzie widać, o tu, musi się zgrywać z punktem 0, czyli górny martwy punkt, o tak jak tu teraz, o. 0. To jest górny martwy punkt. Na górze, na wałku rozrządu pokażę też. Jest znak. Tutaj jest znak. Tutaj na tym, tutaj wzmocnieniu, na pojedynczym wzmocnieniu, bo tak samo jest znak na dole. Czy będzie widać? Raczej widać. Słabe światło. O, na dole też jest znak. Tutaj. Ale to jest fałszywy znak, bo on jest pomiędzy tymi ramionami. To nie. Znak ma być tu na tym jednym ramieniu. Tu, gdzie jest napis. D akurat tu mam. Tak, na tym jednym ramieniu jest znak. Tutaj musimy też zauważyć, że ten znak nie jest równiutko na zębie, tylko jest lekko przesunięty. Także jakby nam się dało ten pasek założyć tak, żeby znak o tutaj na blasze tej z tyłu. On jest bardzo mało widoczny. Jeszcze jak ktoś tu popatrał jakimiś markerami, to najlepiej sobie wyczyścić. I jest tu taka mała strzałeczka. Ledwo widoczna, ledwo wytłoczona. Nie wiem, czy widać. O, może będzie coś widać. I ta strzałeczka ma się równiutko na tym ząbku tu zgrywać. O, i najlepiej, żeby było też przesunięcie lekko, o, nie całkiem na ząbku ze strzałką, tylko przesunięcie lekko, o, do tyłu, bo jak tu widzimy, nie jest równo na ząbku znak. A to jest ustawione na jakiejś tam maszynie widocznie, że wałek jest teraz w też najlepszym punkcie względem tłoka. No i to jest cały praktycznie rozrząd w Matizie. Jeszcze tylko chciałbym coś tu poradzić, bo na pewno największy problem to będzie z odkręceniem tej śruby na wale. A musimy niestety ją odkręcić, bo inaczej nie wyciągniemy paska. No to jest na klucz 17 i raczej nie polecam tego odkręcać jakąś grzechotką czy kluczem, bo z reguły to jest bardzo silnie zakręcone i niestety do tego będziemy raczej musieli użyć o takich narzędzi, pneumatem najlepiej. I to powiem, że ten pneumat BJC, niby jakaś marka to jest i to niby jest silny, 1500 Nm,
ale powiem, że minutę walczył z tą śrubą. Nie ma szans tego odkręcić. Ja bym przynajmniej nie miał szansy tego odkręcić zwykłym kluczem. Tu jeszcze podpowiem, że możemy, jest tu możliwość blokowania koła zamachowego. Zaraz pokażę to miejsce od spodu. Na obudowie koła zamachowego. Nie wiem, czy tu będzie widać słabe światło. Na samym dole, o, teraz widać. W tym miejscu na dole można tu włożyć jakiś śrubokręt, bo tu jest taki płaski śrubokręt. Tu można włożyć i zablokować sobie koło zamachowe. Ale mówię od razu, że możemy nawet coś tu zepsuć czasem, bo ta śruba na wale jest naprawdę silnie zakręcona. No i to wszystko, a reszta jest prosta, banalnie prosta do złożenia. Także życzę miłej pracy. Cześć.